Cześć, tu Kamil z K.mill's Decoupage i dzisiaj przychodzę do Was specjalnie na prośbę zielonych kotów z tutorialem, z moim komentarzem. Muszę Wam powiedzieć, że bardzo długo wstrzymywałem się z nagraniem tego filmu, no ale w końcu uległem Mirelli. No i jestem ciekawy Waszych reakcji. Bazą mojej pracy są bombki i medaliony 8 cm i takie materiały mało chłonne jak plastik czy metal zawsze warto jest najpierw odtłuścić. Ja myję je po prostu w wodzie z płynem do mycia naczyń. Później nakładam cienką warstwę podkładu akrylowego, czyli primera. Dzięki temu farba łatwiej nam się będzie nakładała i zmniejszymy ryzyko odklejenia się farby w późniejszych etapach pracy. Po wysuszeniu gruntu całą bombkę maluję na biało farbą akrylową. Używam do tego pędzla gąbkowego, dlatego że taki sposób nakładania farby daje dużo lepsze krycie niż tradycyjny pędzel, ale przy tym staram się zostawić jednakową strukturę farby na całej powierzchni bombki. Fronty bombek, czyli miejsca, w których za chwilę nakleję papier ryżowy, nie chcę, żeby były zupełnie białe, dlatego muszę je lekko podcieniować. Najpierw nakładam białą farbę akrylową, później wtłaczam w nią odcień złamanej bieli, np. kość słoniową albo biel antyczną. Kolory blenduję między sobą, bo zależy mi na takich przejściach tonalnych, a nie na śladach po pędzlu. Na koniec gąbką o szerokich oczkach nakładam jeszcze odrobinę farby w odcieniu beżu. Teraz zabieram się za wyszkodowanie papieru ryżowego, z którego wykonam kolaż, czyli będę naklejał jedną warstwę papieru na drugą. I z tego względu, że papier ryżowy jest półtransparentny, jeżeli taki goły papier przykleję jeden na drugi, motywy będą przez siebie prześwitywały i to nie będzie wyglądało dobrze. Dlatego najpierw wybrane motywy podmalowuję od tyłu białą farbą akrylową. Robię to 2-3 razy. Dzięki temu zabiegowi papier ryżowy przestanie być papierem ryżowym, a zacznie zachowywać się jak klasyczny papier do dekupażu, czyli bez problemu nakleimy jeden motyw na drugi, a nawet na czarną powierzchnię. Po wyschnięciu farby motywy z papieru wycinam dokładnie nożyczkami. Ja nigdy nie wyrywam motywów, nieważne czy to jest papier ryżowy czy serwetka, a chodzi mi o to, że papier i farba na bombce mają zupełnie inną strukturę i taki wyrwany motyw, ta biała krawędź po naklejeniu na bombkę i później nawet po wielokrotnym wylakierowaniu ja zawsze widzę tą różnicę, tą granicę papieru i to mi bardzo przeszkadza. Dlatego nigdy nie wyrywam, zawsze wycinam. I teraz absolutnie moja ulubiona część w pracy w dekupażu, czyli tworzenie kompozycji, tak zwanego kolażu. Ja wymyśliłem sobie, że moja dziewczynka będzie znajdowała się w takim jakby bukieciku z fiołków. Dlatego najpierw bombkę smaruję klejem z werniksem. Główny motyw, czyli tą dziewczynkę, przykładam do bombki w wybranym miejscu, ale na razie nie doklejam. Najpierw muszę od tyłu podkleić wszystkie te małe kwiatki. W układaniu papieru pomagam sobie pęsetą, dlatego że te motywy są naprawdę małe i ciężko byłoby to zrobić gołymi palcami. Po ułożeniu kompozycji z kwiatów obrazek z dziewczynką zdejmuję, bo najpierw muszę te kwiatki dokleić. One są na razie tak luźno przyłożone do bombki. Na filmie tego nie widać, ale pędzel z klejem naprawdę mocno dociskam do powierzchni. Chodzi o to, że spod papieru muszę wypchnąć cały nadmiar kleju i wszystkie pęcherzyki powietrza. Jeżeli tego nie zrobię, papier nie przyklei się dokładnie do bombki i powstaną zmarszczki. a jak wiecie, w dekupażu zmarszczki i zagniecenia są po prostu czymś absolutnie niedopuszczalnym. I teraz nakleję główny motyw. Robię to tak samo jak poprzednio. Papier nakładam w wybranym miejscu i pędzlem z dużą ilością kleju dociskam mocno motyw do powierzchni bombki. Jeżeli kleju nałożyłem za dużo, zbieram jego nadmiar, a resztki roztrzepuję pędzlem w taki sposób, żeby nie pozostały niepotrzebne smugi i zacieki. W koło gotowej kompozycji rysuję okrąg. Można to zrobić za pomocą cyrkla albo po prostu odrysować kształt szklanki. Wyznaczoną krawędź wyklejam od środka taśmą malarską, dlatego że za chwilę będę malował bombkę pędzlem gąbkowym i w taki sposób zabezpieczę sobie motyw przed ubrudzeniem, a poza tym krawędź po pomalowaniu będzie idealnie równa. Do pomalowania bombki wykorzystam farby w 3 odcieniach zieleni. Pierwszy główny kolor to jest oliwka Pentartu i tutaj w ogóle Pentart i Dekoratorium chyba szli w parze, projektując papier i farbę, dlatego że te kolory idealnie do siebie pasują i nie muszę się już męczyć w dobieraniu odpowiedniego odcienia. Drugi kolor to jest też ta sama farba, zielona, ale lekko rozjaśniona jakimś białym kolorem. I trzeci odcień to też oliwka, przyciemniona brązową farbą. Bombkę maluję najpierw na ten zielony podstawowy kolor, czyli oliwkowy. Do tego dodaję tego jaśniejszego odcienia i farby ze sobą mieszam, żeby uzyskać taki płynący trochę kolor. I na koniec gąbeczką, którą Wam już wcześniej pokazywałem, dodaję jeszcze kilka plamek tego najciemniejszego odcienia. Dzięki temu uzyskam efekt delikatnego marmuru. Od razu po pomalowaniu bombki ściągam taśmę maskującą. Jeżeli zostawiłbym ją do zupełnego wyschnięcia farby, to później przy ściąganiu krawędź farby na pewno by mi się postrzępiła i wyglądałoby to nieciekawie. Teraz na całą bombkę nałożę lakier do delikatnych spękań Pentartu. Zaczynam od stepu pierwszego, który jest gęsty i biały. Step pierwszy nakładam zawsze grubą, równą warstwą, bo głównym zadaniem tego preparatu jest pokrycie ewentualnych nierówności na bombce i wstępne zamaskowanie ostrych krawędzi papieru. Po wyschnięciu stepu pierwszego, czyli w momencie kiedy stanie się przezroczysty, nie będzie brudził palca, nakładam step drugi. Step drugi nakładam grubą warstwą i dosyć długo wmasowuję go w bombkę. A jak długo? Do tego momentu, aż poczuję, że lakier zaczyna gęstnieć i przestaje spływać z bombki, tworząc zacieki, które później będzie bardzo trudno usunąć, nawet przy wielokrotnym szlifowaniu i lakierowaniu. Bombki pokryte spękaczem odstawiam w ciepłe miejsce na kilkanaście godzin do suszenia. Po tym czasie powinny powstać ładne spękania dające efekt popękanej porcelany. W spękania, które teraz są niewidoczne na filmie, wcieram pasty woskowe. Do swojej pracy wybrałem pasty w 3 kolorach: białą, ciemnobrązową i złotą antyczną. Pasty wcieram na zmianę w bombkę, bo wydaje mi się, że taki efekt kolorowych przejść da bardziej naturalny i ciekawy efekt. Po nałożeniu past nadmiar wosku zdejmuję ręcznikiem papierowym i poleruję do uzyskania połysku. Do zabezpieczenia spękań dwuskładnikowych używamy tylko i wyłącznie lakierów na bazie rozpuszczalnika. Ja używam Clear Varnish Pentartu, jest to bardzo fajny lakier z wysokim połyskiem, ale ten produkt ma też dużą wadę. Jest to lakier bardzo szybko schnący i zastyga dosłownie pod pędzlem. Dlatego dla osób, które nie mają doświadczenia i osób początkujących polecam raczej Glossy Varnish Pentartu. Ten lakier daje troszkę więcej czasu na równe rozprowadzenie lakieru na powierzchni. Teraz farbami metalicznymi Viva Deco podmaluję trochę motywy, dlatego że te obrazki na bombkach są takie mało świąteczne, a jednak chciałbym dodać im takiego świątecznego charakteru. Dlatego farbą w kolorze awokado maluję wszystkie łodyżki i listki fiołku, a farbą róża poprawiam wszystkie kwiatki na obrazkach. Te farby przy nałożeniu jednej warstwy są słabo kryjące, ale dokładnie o to mi chodzi. Nie chcę zmieniać koloru papieru, jedynie dodać mu takiego brokatowego połysku. Kamerą jest ciężko sfilmować ten efekt, o który mi chodziło, więc musicie uwierzyć mi na słowo, że on po prostu tutaj jest. Teraz moje bombki mogę wstępnie wylakierować lakierem akrylowym. Co kilka warstw lakieru całość szlifuję papierem ściernym o drobnej granulacji. Ja najczęściej wybieram papier między 400 a 1200, przy czym mój ulubiony papier to 600. Żeby trochę rozmaicić moją bombkę, pochlapię ją farbami akrylowymi. Twarz dziewczynki zakleję taśmą klejącą, bo to jest miejsce, które nie chcę, żeby było zachlapane. Teraz farby w dwóch, trzech kolorach rozcieńczam trochę wodą i chlapanki robię przy pomocy pędzla wachlarzykowego. Kiedy farby akrylowe kompletnie wyschną, wracam z powrotem do lakierowania bombki. Lakierowanie zajmuje mi z reguły od tygodnia do 2. U mnie minęło już około 5 dni i na swoją bombkę nałożyłem około 25 warstw lakieru i widzę cały czas, że efekt nie jest dla mnie zadowalający, za chwilę będę lakierował ją dalej. Ale najpierw przy pomocy złotej konturówki wykonam relief dookoła obrazka. Ja nie jestem absolutnie mistrzem konturówki i moje reliefy ręcznie malowane są raczej proste i symetryczne. Ale jeżeli wy czujecie się dobrze w barokowych, ozdobnych zawiasach, nic nie stoi na przeszkodzie. Pamiętajcie też o tym, że konturówka w trakcie schnięcia troszkę się rozpływa i ten relief po wysuszeniu farby będzie wyglądał troszeczkę inaczej niż świeżo po nałożeniu konturówki. Mam dla Was jeszcze jedną radę. Jeżeli na jednej pracy chcecie użyć konturówki i spękacza dwuskładnikowego, pamiętajcie, żeby relief konturówką narysować przed nałożeniem spękacza, albo dopiero później, po jakichś 10-15 warstwach lakieru. W przeciwnym razie konturówka spęka Wam tak samo pięknie jak sam lakier. No dobra, ja opowiadam Wam tu pierdolety, a moje bombki są w zasadzie gotowe. Ale teraz tak na nie patrzę i wydaje mi się, że ten złoty relief chyba jest za bardzo złoty. I tak sobie myślę, żeby przemalować go farbą metaliczną DecoArt w kolorze antycznego brązu. Ta farba daje taki fajny efekt starego przybrudzonego złota. Ale jeszcze to przemyślę. Dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że się za bardzo nie wynudziliście. I dajcie koniecznie znać, czy wolicie taką formę tutoriali, czy standardowo wystarczą Wam napisy. Do następnego razu.